Hej, cześć, cześć Wam. 27 odcinek dzisiaj. Powiem Wam, że mimo, że już troszkę tych filmów nagrałem za każdym razem, jak naciskam <grym> rekord, yy, wciąż jest ten, ten efekt takiego stresu małego, ale, ale yy, jakoś chyba sobie z tym zasadnie radzę. Yy, tak myślałem o czym dzisiaj pogadać i, i stwierdziłem, że może opowiem Wam o autentyczności i byciu po prostu sobą, bo jest to coś. Co uważam, jest super ważne, i, i ja w swoim życiu staram się, kiedy tylko mogę być po prostu sobą i, i nie udawać. Nie jest to prosta sprawa, naprawdę. Jest to jest to ciężkie, ale, ale czym więcej po prostu jesteśmy sobą, tym nasze życie układa się tak naprawdę lepiej. Choć ma to za, za e, ma to wiele minusów i. Chyba najważniejszym jest to, że mamy po prostu mniej znajomych. Jeżeli jesteśmy sobą, to mamy zdecydowanie mniej znajomych i, i to może nawet potwierdzić Instagram, gdzie, gdzie <grych> tych znajomych tam niektórzy mają miliony. Udając tak naprawdę, nie? Także także tak to jest z byciu sobą, że mamy tych znajomych mniej i tak samo w biznesie, jeżeli w biznesie jesteśmy sobą, to też mamy mniej klientów. Zdecydowanie mamy mniej klientów, ale nie jest to złe. I ja widzę w tym byciu sobą tak naprawdę bardzo duży plus. Czy to w stosunku znajomych? Mamy tych znajomych zdecydowanie mniej, ale są to znajomi, że tak powiem, o zupełnie innej jakości, którzy, którzy po prostu utożsamiają się z Wami, oni, oni Was znają. Wiedzą, jak się zachowujecie, nawet jeżeli czegoś was nie lubią, to wiedzą, że to jest nie wiem chwilowe, że na co dzień jest jednak inaczej. I podobnie z klientami, jeżeli na naszej czy to stronie internetowej, czy, czy w kontakcie z klientem, jesteśmy sobą, jesteśmy autentyczni i zdradzamy, że tak powiem, różne rzeczy o sobie, jak pracujemy, jak, jak, jakie mamy wartości, to to powoduje, że Uciekają od nas klienci, którzy nas nie rozumią, którzy myślą inaczej. I no i to jest tak naprawdę wielki plus, bo jeżeli mamy klientów, którzy myślą podobnie jak my, to z nimi robimy lepsze rzeczy. I praca z takimi ludźmi, nawet przez wiele lat, powoduje, że raczej mamy zerowe szanse na wypalenie się zawodowo, bo ci ludzie dają nam energię, oni są podobni do nas i, i fajnie się z nimi po prostu pracuje. Ale żeby oni nas znaleźli, musimy być tak naprawdę autentyczni i musimy mówić dokładnie to, jak my widzimy świat, jak my działamy, jakimi jesteśmy osobami. Bo bez tego będą trafiać do nas. Klienci, którzy, którzy nam po prostu no, zniszczą nas w dłuższym, dłuższym okresie czasu, i, i sobie z tym wszystkim nie poradzimy. Także to jest moje podejście do autentyczności. Spróbujcie, jeżeli tylko możecie. A i chciałem jeszcze przytoczyć tutaj słowa Gerego Weinerczuka, które, które kiedyś zrobiły też nam niewielkie wrażenie. O ile nie pomylę, to on stwierdził tak, że Ludzie w dzisiejszych czasach starają się mm, robić rzeczy, których nie lubią, dla ludzi, których nienawidzą. <grym> Także naprawdę, naprawdę mnie to rozbawiło i, i, i dało do myślenia. Dobra, to chyba tyle w dzisiejszym temacie. Hmm, ci, którzy nie widzieli mojego wczorajszego posta, odszukajcie go i proszę podzielcie się z nimi. Tam jest tam jest już takie, taka pigułka wszystkiego, jak wygląda ten konkurs, który organizuję z, z kilkoma ludźmi. Także podzielcie się, się tym postem, rzućcie tam jakiś komentarz, bo to wszystko pomożesz w zasięgu tego posta i, i Mam wielką nadzieję, że znajdziemy naprawdę fajną firmę, której, której pomożemy i, i to wszystko pójdzie w fajnym kierunku. Także na dzisiaj to wszystko. Bye bye i do zobaczenia jutro o 5 rano. Hej.